Cześć, w dzisiejszym odcinku zabieram Was w Tatry. Będziemy chillować w Dolinie Chochołowskiej i spinać się na Grzesia. Podjeżdżam na parking prawie przy samych kasach. Dziś jest czwartek, więc nie ma tłumów takich jak weekend. Wędrówkę zaczynam na Siwej Polanie. Początek trasy do Doliny Chochołowskiej. Wchodzimy do Parku Narodowego. Dotarłem do Polanki, takiego miejsca przystanku, w którym zazwyczaj już jest trochę tych kokosów. Dzisiaj jeszcze nie ma, ale za to wyjdzie w końcu słoneczko. Będzie ciepło, mamy tutaj ławeczki, w których możemy odpocząć i zejść się do strumyka. Według drogowskazu została nam godzina i 15 minut. I zaczynamy podejście. Jest mocno posypane piaskiem, więc nie jest ślisko. Jest lód. Całkowicie założenie raczków było dobrym pomysłem. Jeszcze się nie wywróciłem. Takie piękne krajobrazy. Dziewiąta 20. Docieramy już do Doliny Chochołowskiej. Do początku tej doliny. Pierwsze krokusy, pierwsze zagrody. Już widać. W dolinie znajduje się w dalszym ciągu kilka chat pasterskich posiadających znak Światowego Dziedzictwa Kultury, bo elementem niezbędnym do wzrostu krokusów jest właśnie kulturowy wypas owiec na tym terenie. Dolina Chochołowska, słynie z krokusów, małych kwiatków, które zaraz po tym jak śnieg stopnieje, wyrastają i pokrywają całą dolinę pięknym dywanem fioletowych kwiatów. Zazwyczaj dolina wygląda jak dywan mieniący się odcieniami fioletu stworzony z malutkich kwiatów. W tym roku śnieg spadł na pierwsze kwitnące kwiaty, ale i tak jest ich sporo.
To kaplica świętego Jana Chrzciciela. Tu kręcono sceny do filmu Janosik. Stąd też rozlega się najpiękniejszy widok na Dolinę Chochołowską i widoczne szczyty dwutysięczników tatrzańskich. Obowiązkowy punkt. Znajduję się w pobliżu schroniska w Dolinie Chochołowskiej. Oglądałem już krokusy, robiłem zdjęcia, nagrałem filmiki, zresztą zobaczycie. I wybieram się dalej na Grzesia. Zobaczymy, czy mi się uda. Jest godzina. Na szlaku tylko odgłosy przyrody. Jeszcze 55 minut. Jest gorąco.
zimowo. Temperatura letnia. Ale zobaczmy za siebie. I tak wygląda z góry panorama. Pięknie. Tam za drzewami już Słowacja. W dole Dolina Ochołowska. Ośnieżone szczyty Tatr. A tu mój cel. Grześ. Kamera tego nie oddaje, ale jest pionowo do góry. Tam ktoś się spina. Grześ, 1653 metry nad poziomem morza. Trasa z Siwej Polany i z powrotem liczy 21 km. Aż żal schodzić, takie piękne widoki tutaj na tym Grzesiu, z tego Grzesia. Panorama Tatr. Cudownie. To czas wracać. Ostatnie spojrzenie na górkę. I idziemy na dół. Zdecydowanie szybciej schodzi. W celu ochrony przed turystami krokusów są takie tablice, czy tablice z takim sznurkiem ogrodzone całe pole, żeby turyści nie zadeptali krokusów. W dniu dzisiejszym wybrałem się na trekking do Doliny Ochołowskiej. Z racji tego, że wyszedłem odpowiednio wcześnie, dotarłem tutaj na godzinę 10, wybrałem się jeszcze na Grzesia. Tam już troszkę zimowe warunki, zresztą widzieliście na filmiku. Raczki się przydają. Cała miejscowość Pochołów nazywana jest żywym skansenem. Składa się prawie wyłącznie ze 100-letnich zabytkowych góralskich chat zbudowanych z kwali. Drewno zachowuje swój jasny kolor, ponieważ mieszkańcy tradycyjnie 2 razy do roku myją chaty czystą wodą z mydłem. Warto tu zaglądnąć,
do muzeum i kościółka. Jeśli spodobał Ci się nasz film, będzie nam miło, jeśli zostawisz kciuka w górę i suba.